Siemano wszystkim, witam ponownie. Ja jestem Gentler, widzimy się przy okazji kolejnej starej gry po długiej, naprawdę długiej serii. Myślałem, że będzie dużo krótsza ze Stellar Blade'a. Będziecie świadkami kolejnej starej gierki w moim wykonaniu, kolejnego jakiegoś wpisu do mojego YouTube'owego pamiętniczka, jeśli chodzi o stare gry. Podrzucam wam charakterystycznie jakieś kilka wspomnień, zobaczymy, co jestem w stanie wysupłać z serii gier, jaką jest Castlevania. Powiem od razu wprost, z Castlevanią aż tyle do czynienia za dziecka nie miałem, a to dlatego, że jeśli się nie mylę, na konsoli Pegasus, na polskiej konsoli Pegasus była tylko część pierwsza. Część pierwszą prawie że ukończyłem, oczywiście obijając się o ostatniego bossa, który jest nieprawdopodobnie skomplikowany, jeśli nie wie się co z nim zrobić. Miałem do czynienia parę razy z jakimiś youtuberami, którzy tę grę ukończyli, więc widziałem, że się da. Jak? Nie wiem, bo nie byli to walkthroughzy, tylko po prostu gracze, którzy sobie tę grę przechodzili, więc nie jestem pewien. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie wielkiego problemu z wejściem do samego końca, co oczywiście może się zdarzyć przez te słynne problemy, jakie ta gra ze sobą posiada. Chciałbym, żeby Castlevania była kolejną serią tutaj, chociaż nie wiem, czy nie pominę dwójki przez wzgląd na to, że już kiedyś próbowałem w nią zagrać i po prostu się męczyłem, a przede wszystkim dlatego, że nie lubię otwierać guide'ów. No ale zobaczymy. Część druga później. Na razie część pierwsza, prawdopodobnie jak zwykle podzielona na dwa odcinki. Zobaczymy, jak szybko uda się ją przejść. Wydaje mi się, że może bez zbędnego gadania, które już zresztą się odbyło, żeby nie było żadnych przypałów. No, tego mi brakowało. Było to małe cięcie. Tak jak wspominałem, Castlevania jest wyjątkowym wpisem dla wielu, jeśli chodzi o ich biblioteczkę gier starej daty, czy raczej gier dzieciństwa, czy może gier starej daty, których ogrywają w dzisiejszych czasach, a to dlatego, że jest to gra z motywem horrorowym, która była zresztą bardzo popularna, a co za tym idzie, no jest po prostu grą dobrą. Udało się znaleźć niejedną grę z motywem lekko straszakowym, opartym na stare horrory, natomiast no nie było tego zbyt dużo, które można by uznać za dobre, szczególnie na Nintendo Entertainment System, a Castlevania wręcz wpisała się na listę gier kultowych, niejako tworząc gatunek. Co by nie mówić, jedna z części Castlevania, bo Symphony of the Night na PSP, jeśli mnie pamięć nie myli, była powodem powstania trendu, a właściwie gatunku, jakim są metroidvanie, prawda? Castlevania Symphony of the Night, pierwsza, która miała taki, że nie wiem czy pierwsza, można by uznać, że Castlevania 2 Simon's Quest też miała taką formę trochę metroidvaniową. Natomiast no, ewidentnie Symphony of the Night to była taka pierwsza, definitywna gra, która wskazała kierunek gatunkowi, jakim jest Metroidvania, którą po prostu uwielbiam, oczywiście w nowym wydaniu głównie. Stare Metroidvanie, takie jak właśnie tytułowy, gatunkowy wręcz Metroid, są grami dla mnie trudnymi do zdzierżenia, przez wzgląd na to, że nie mają kilku takich uproszczeń czy wygodnień, które nowe wersje tej gry mają. Chociażby mapę świata, którą musiałem rysować sobie na kartce, jak to jest wersja Metroida. Tak, wiedziałem, że to tu będzie. To jest pierwsza rzecz, która się wydarza charakterystycznie w Castlevaniach, czyli jeśli chcemy złapać życie, to życie będzie zamknięte gdzieś w ścianie na poziomie. Są dwie rzeczy, które są zamknięte w ścianach. Pierwszą jest życie w postaci tego, co się nazywa pork chop, czyli no, szynka na kości, nie wiem jak się po polsku mówi na to ładnie. One są zamknięte w ścianach, trzeba te ściany rozbijać, inaczej praktycznie chyba nie da się odzyskać zdrowia, jeśli mnie pamięć nie myli. Drugą rzeczą, którą można znaleźć w ścianie, będzie bonus, jakim jest ulepszenie naszej broni dodatkowej. Czym jest broń dodatkowa? Widzicie, nad moją postacią obecnie, obok życia, jest takie miejsce, gdzie znajduje się bonus, który złapałem, to jest właśnie broń dodatkowa. Żeby ją wystrzelić, muszę wcisnąć w górę i atak. W tym wypadku jest to nożyk, który rzucam prosto. Opcje są różne, ja będę starał się je podnosić. Są rzeczy, które pamiętam z tej gry. Będę się starał nie ułatwiać sobie bardzo, bo mógłbym, ale chciałbym też, żeby trochę więcej móc poopowiadać, a co za tym idzie, potrzebuję... Siema Wilgax! Potrzebuję do tego przestrzeni. A tą przestrzeń zapewni mi fakt, że nie będę sobie ułatwiał, chociażby grając w kółko i w kółko, używając wody święconej albo krzyży, które są prawdopodobnie najmocniejszą bronią w tej grze. Przynajmniej jeśli chodzi o ogólne użycie. Może niektórzy z was
będą woleli używać na przykład noży. Nie uważam, że to jest dobre. I w jaki sposób te liczby będą ulepszać naszą broń dodatkową? A w taki, że będę mógł po prostu rzucić tego więcej. W tym momencie mogę rzucić tylko jeden nóż. I dopóki ten nóż nie zniknie z ekranu, nie mogę rzucić drugiego. Jest bonus dwójka, jest bonus trójka. Każdy z nich podnosi o jeden ilość możliwych rzuconych elementów. Zacząłem to opowiadać przez wygląd na to, że taki bonus się pojawił. Nareszcie Castlevania. Długo się zbierałem do tego, żeby zagrać w Castlevania, to dlatego, że nie jestem w nią jakiś szczególnie dobry. Oczywiście miałem z serią kontakt wcześniej, ale są w niej te elementy, które powodują u mnie ból głowy i raczej rezygnuję. Rezygnowałem niejednokrotnie. O, jest ich dwójka. Oto to, o czym mówiłem. Kurde, molno. Nienawidzę faktu, że te schody mnie łapią. Nie ma jakiegoś przycisku do wchodzenia na te schody, nie? No, chodź bliżej, chodź. Nice. Pierwszy boss zaliczony. To było dużo trudniejsze niż pamiętałem. Znaczy, trudniejsze, no. Nie jest łatwo tutaj nie dać się trafić, a to dlatego, że kierowanie naszą postacią jest dość skomplikowane. Simon Belmont, tak jeśli dobrze pamiętam jego imię i nazwisko, ma ten problem, że bardzo sztywna jest kontrola nad tą postacią. Jeśli skoczę w prawo, nie mogę zatrzymywać tego skoku. Nie mam żadnej kontroli nad tym skokiem. W momencie, kiedy... Widzicie? Mogę próbować, skok trwa. W momencie, kiedy zbliżę się do schodów i akurat będę miał wciśniętą strzałkę do góry, na 100% wejdę na te schody. A może chciałbym na przykład użyć broni specjalnej. Na tamte czasy to było ok, no bo oczywiście na padzie był tylko krzyżak i dwa przyciski plus pauza i select, no ale masakra. Generalnie było to duże utrudnienie. To jest broń, o której mówiłem. Krzyż. Krzyż jest bardzo przydatny. Jest najlepszą bronią, jeśli się nie umie za bardzo używać tych broni specjalnych. No bo tak naprawdę do eksploitowania, do wygrywania z bossami, z tego co pamiętam z dzieciaka, najlepsza jest woda święcona. Tylko wody święconej trzeba umieć użyć. Ja nie umiem, więc nie będę jej specjalnie używał. Ale jeśli takową wodę znajdę, to oczywiście pokażę wam, jak działa. Bo ona ma jedną bardzo ważną umiejętność, której używać wręcz grzech nie. Że tak brzydko zdanie złożę. Istnieje trzeci poziom magii. Wiem, w sensie, że jest ten dodatkowy bonus. Jeśli złapię dwójkę, to mogę też złapać trójkę. Jeśli dobrze pamiętam, muszę mieć złapaną dwójkę, żeby móc złapać trójkę. Wiesz co, ja chciałbym powiedzieć, jak to się dokładnie nazywa, ale nigdy nie miałem w ręku instrukcji do tej gry, więc będę to określał tak, jak zawsze to określałem. Jest to w moim mniemaniu krzyż, po prostu. Shuriken krucyfiksowy. Widzicie? Nazywa się to Shuriken krucyfiksowy. Tam ładnie możecie sobie przeczytać na czacie. O, to jest jeden z najbardziej denerwujących przeciwników. O Jezus, jak jestem odwrócony... Nawet nie wiedziałem, że jak jestem odwrócony w prawo, to one będą lecieć z prawej. Wiem, że ich spawn point jest determinowany przez pozycję mojej postaci, więc no, jestem w stanie to zrozumieć. No? Te głowy meduzy poruszają się w jakiś śmieszny sposób. No i oczywiście jak są same, to nie stanowią jakiegoś wielkiego problemu. Natomiast jeśli jest korytarz, w której są i głowy meduzy, i inny przeciwnik, to robi się to naprawdę irytujące i no, potrafi napsuć krzyk. No, dobra, pojaw się. To bardzo niefortunna pozycja dla ciebie. O nie! Zapominam, że nie mogę kontrolować skoku w trakcie. No i tak to właśnie będzie przez to wyglądało. To jest coś, czego nigdy nie rozumiałem. W tej grze generalnie jest podstawowy bonus, który należy złapać ASAP, jak zginiesz. To znaczy ulepszenie twojej głównej broni, prawda? Ulepszenie bicza. I z jakiegoś powodu ta gra jest tak miła, że zawsze jak się ginie, to na pierwszym ekranie od razu, a już w ogóle w pierwszym bonusie łapie się pierwsze ulepszenie tego bicia. W ogóle nie rozumiem, dlaczego tak jest. W sensie, to jest spoko, no bo oczywiście szybko odzyskuję moją broń. Natomiast to, co jest dziwne, no to to, że w takim razie po co się ją traci, skoro i tak zaraz ją odzyskam? Po co jest w ogóle drugi poziom, skoro i tak pierwszy bonus od razu mi ten drugi poziom odda? Nie rozumiem tego. Nigdy tego nie rozumiałem, no ale... Nie pamiętam, za którymi ścianami są bonusy, więc będę to testował. A, nie mam już niestety... O, to jest
To jest kolejny bonus, który lubią bardzo początkujący. Mianowicie, mogę zatrzymać czas w ten sposób, na chwilę. Ale zużywa to bardzo dużo amunicji. Swoją drogą amunicja jest determinowana przez te serduszka, które widzicie nad moją postacią. Pewno to są życia, ale te serduszka to nie są jakby, nie jest mój pasek zdrowia. Pasek zdrowia jest osobno i serduszka nie odnawia mi paska zdrowia, tylko są jakby amunicją do mojej broni specjalnej. Ciekawostka, meduza z Bloodlines zamiast ciała ma oko i jest bardziej niż gracz by nie był w stanie pokonać Castlevania, jeśli byłoby to full random item. Okej. Nie wiem, czy to faktycznie jest prawda, ale w takim razie po co to w ogóle jest item? W sensie, skoro odzyskuję to od razu, to po co w ogóle muszę to łapać? Dlaczego nie mogliby mi dogadać na dzień dobry? Żeby Simon mógł mieć też zwykły bicz? W sensie, czy to jest tylko kwestia tego, że chcieli sobie zaprogramować też inny sprite jego broni? No bo nie widzę innej szansy w takim razie. Czy to nie było... Nie, wydawało mi się. To jest bardzo denerwujące, a to dlatego, że zabija mnie na raz. Wystarczy, że mnie dotknie i ja ginę. To nie jest fajna rzecz. Dobra, jest git. Widzicie? Nie mogę sterować skokiem w powietrze, kiedy jest denerwujące. Działa trochę jak Metroidvania, ale Castlevania działa... Nie rozumiem, przepraszam, nie rozumiem tego zdania. To jest przeciwnik, który bardzo wielu ludziom psuł bardzo dużo krwi. A dlaczego? Nie mam pojęcia. Serio. Nie mam pojęcia. Akurat sam nigdy nie miałem z nim szczególnych problemów. Rozumiem, że może to być irytujące, że on strzela, ale jego strzały, z tego co pamiętam, da się uderzyć, no właśnie. Więc mogę po prostu poczekać i uderzyć w odpowiednim momencie. To za drugim czy trzecim razem już będę to robił za każdym razem dobrze. Chciałem sobie przypomnieć timing po prostu. Także jest to proste, o ile się go nie raszuje. Można też spróbować go zraszować oczywiście, ale to nie zawsze wychodzi, więc raczej staram się nie raszować rzeczy. Bardzo wybiegłem w ogóle w dygresję na temat przedmiotów w tej grze. Natomiast Castlevania, tak jak wspominałem na początku, była taką grą, w ogóle dość śmieszny korytarz, bo z tego co pamiętam można po prostu biec, tak, w lewo, no. O nie, meduza, dobra chwila. Zbiorę serduszka. Kurde, mam zły bonus, bo to... Ten bonus zdaje się nie działa na bossów i to jest słabe, bo teraz będę walczył z bossem, będę musiał sobie z nią poradzić zwykłym biczem. Ale może dam radę, zobaczymy. W ogóle nie dostałem wody święconej ani razu. Działa na algorytmie konsoli. Jeśli będziesz miał algorytm w danym ekranie, jeden będzie przedmiot, można to zhakować poprzez punkty. Aha! No dobra. Ciekawe. Nigdy tak o tym nie pomyślałem. Tak? O! No meduza działa! No to widzicie, czasem można sobie ułatwić, ale nie na każdego bossa to działa. O, kolejna śmieszna rzecz, to jest w starych grach bardzo charakterystyczne. Nawet nie w starych, że we wszystkich NES-owych, ale w niektórych grach NES-owych, tych początkowych, że na koniec poziomu trzeba było coś złapać. Tak jest w Castlevanii, tak było w Mega Manie. Po prostu było sporo takich gier, które wymagały po zakończeniu poziomu złapania czegoś. To prawdopodobnie oczywiście jest ułatwieniem w takim łapaniu znacznika, w którym momencie kończy się poziom przez grę. Natomiast jest to coś, co mnie zawsze bawiło. Bo zawsze wymyślali specjalnie po to jakieś elementy, które trzeba było złapać. W tym wypadku to jest ten czerwony orb, który też odnawia nam życie, nie? O, jest i woda święcona. O, fuck. Udałem się handbagowi trafić. Dobra. Jak działa woda święcona? Rzucam nią. Ona leci tak krótko, odbija się o ziemię i podpala. Dlaczego ona jest dobra? Dlatego, że w momencie, kiedy trafia przeciwnika, daje mu stuna. Podobnie jak zatrzymanie czasu, no tylko, że oczywiście krótsze, ale za to działa na każdego przeciwnika. A co za tym idzie? Aż, to jest straszny przeciwnik. Jemu raczej nie powinno się dawać za dużo istnieć.
Powinno się go zabijać, zanim on się ruszy. Boże, taka fajna muzyczka. Konami po zaginięciu daje odbiorem 0 do postrzału. No tak. Tak, rozumiem. Rozumiem. Cały czas kod binarny 1. O! Nie no, to się nie planuję używać, wiesz. Ja w ogóle nie planuję używać ani kodów, ani potencjalnych zapisów. Chociaż w tej grze chyba nie, używanie zapisów nie ma sensu. Bo jeśli się nie mylę, to nie ma tutaj skończonych continue, prawda? W sensie mógłbym zapisać, żeby móc podchodzić do ostatniego bossa z pełną amunicją i nie musieć jej ładować i ładować. No ale czułbym się, że oszukuję, więc raczej nie będę tego robił. O! Siemano, Voltaine! Chciałem wam pokazać stan loka, ale niestety ten boss umiera od razu. Jeśli uda mi się znaleźć tutaj ulepszenie do amunicji, bo nie pamiętam, w której ścianie ono jest. No, bardzo ciekawe ciekawostki. Uwielbiam cię mieć na streamie, bo się dowiaduję więcej o grach, o których już myślałem kiedyś, że trochę wiem. Ty masz dużo takiej inside'owej wiedzy. No. Amunicji trochę? Dobra, mam 30. Ty, jak będziesz biegł w prawo, to nic się nie dzieje złego. Meduzy są tak zaprogramowane. To jest przyjemne. No właśnie, zatrzymałem się na chwilę i przez to dostałem w tył. Nie powinienem tak robić, szczególnie, że one zadają bardzo dużo obrażeń. To po co ja tu przyszedłem? No. Chciałem wspomnieć swoją drogą. Właśnie. Na samym początku. Potem zapomniałem. Nie, chciałem stan loka pokazać. Zapominam o innych bonusach. Gin. No przecież... Moim zdaniem pierwszy uderzyłem. Dobra, spróbujmy przejść ten... Ty? Można tak zrobić. Polecam. Polecam to rozwiązanie. Jest jedną z... Castlevania, nie, seria Castlevania jest jedną z niewielu franchise, jeśli chodzi o Nintendo Entertainment System. Nigdy nie powiem tego słowa dobrze. Przyrzekam, że umrę prędzej niż wypowiem to kiedykolwiek dobrze. Która miała tak dobry odbiór i była franczyzą typowo opartą o filmy typu horror. Szczególnie pierwsza Castlevania i w ogóle Castlevania na... Demet. Co ja zrobiłem? I w ogóle Castlevania na Nintendo Entertainment System. Byłem blisko. Żadna dodatkowa broń nie działa, wiem, ale za to na Cookie Monstera trzeba bardzo dużo broni. No, krótką teraz będzie problem. Dobra. Muszę przejść przez ten korytarz. Nie mam broni, więc muszę się na chwilę skupić, przepraszam was. Aż, myślałem, że jestem dobrze wstrzelony. Wiesz co, nie znam metody na ostatniego bossa, więc tak, pewnie tak będzie, bo już za dzieciaka się z nim okrutnie męczyłem, a to właśnie dlatego, że nie wiedziałem kompletnie, jak sobie z nim radzić. Mam nadzieję, że jakaś metoda jest i uda mi się ją odkryć. O! Aj! Dobra. Najgorzej, że jestem przy bossie. O, dobra, a nie mam maksymalnej broni. No tylko dalej niewiele mi pomaga, bo... Ta bredna mumia. O, dobra. No i właśnie, gdybym rzucał tutaj, tak to one mogą wejść we mnie i normalnie mi uderzyć. To jest w ogóle bardzo tani trik, ale no pamiętam go, więc będę go używał. Natomiast gdybym miał wodę święconą, mógłbym ją rzucić pod nogi i oni po prostu by się nie ruszali. To generalnie bardzo by mi ułatwiło ten pojedynek. Więc nie mogę sobie na to pozwolić, no bo nie udało mi się jej dorwać. Ale takich tanich trików tutaj w tej grze i wielu innych na Nintendo jest dużo. Jeśli je kojarzę, to ich używam. Jeśli ich nie kojarzę, no to oczywiście staram się ich nie sprawdzać w internecie. Widzę, że mi napisałeś jakiś spoiler o tym, jak walczyć z Drakulą, ale nie będę go czytał, jeśli pozwolisz, bo...
jest to... Każda z tych serii, którą podejmuję, jest formą takiego mojego przejścia tej gry, powiedzmy po raz pierwszy, czasem nie po raz pierwszy, w zależności od tego, jak to było ze mną w dzieciństwie. Więc nie chciałbym mieć tutaj właśnie takich ułatwiaczy w postaci... No bo mógłbym sobie to przeczytać wcześniej w internecie, nie? I jak zrobić pewne rzeczy. Tak samo mógłbym na przykład korzystać, jako że gram na emulatorze z save state'ów, prawda? Ale no staram się tego nie robić.